Właśnie, więc mówiliśmy o dziedziczeniu orientacji, prawda? Jak płat jest zorientowany, to jego brzeg też dziedziczy orientację. No i jeszcze taka trywialna uwaga, którą Państwo zapewne, ale warto ją w tym miejscu zrobić, że właśnie brzeg brzegu jest równy zero, prawda? No, brzeg, brzeg. Jakby były te dzióbki, czy też takie ściany niższego wymiaru, no to a priori to by nie było tak oczywiste, no bo na przykład do brzegu by należała taka ścianka, prawda? Taka ścianka, no to ona ma brzeg. Jeszcze kaminus dwawymiarowy, tutaj i tutaj. No i taki brzeg znów należy do dwóch sąsiednich ścian i on jest, prawda, tutaj ma dziedziczy orientację jedną, a z tego dziedziczy orientację drugą i to się odejmuje, prawda? Dobrze, żeby to sobie jakoś tam przemyśleć. Także nawet w takim stanie, prawda, jest k-wymiarowy płat, jego brzeg składa się z k-minus 1 wymiarowych ścianek, i brzeg każdej z tych ścianek jest k-minus 2 wymiarową rozmaitością, prawda? No ale chodzi o to, że to się odejmuje, prawda? Że tutaj raz wchodzi ta k-minus 2 wymiarowa ścianka jako brzeg tego, a raz jako brzeg tego i łatwo widać, że te orientacje są przeciwne, prawda? I dlatego się odejmuje i w sumie brzeg brzegu jest równy zero. Oczywiście ja tu poszedłem sobie na łatwiznę, że biorę taki brzeg, który no ewidentnie nie ma brzegu. Dobrze. Ale to wszystko da się dobrze uogólnić i po prostu. Także nie mam takiej ambicji, jak często mają matematycy czyści, żeby wykładać najbardziej ogólną wersję. Ja wykładam najprostszą wersję, ponieważ moim zadaniem, tak sobie wymyśliłem, nie wiem, czy mam rację, czy Państwo się zgodzicie, jest budzenie intuicji. Bo cała ta technika potem, no to nie jest taka trudna. Dobrze. No i teraz, proszę Państwa, jak nie ma globalnej parametryzacji, no to co się robi? No w XX wieku, w XIX wieku i tak do połowy XX wieku, no to było oczywiste. No dzieli się to na takie kawałki, żeby one już miały globalną parametryzację. No i liczy się po tym, tą całkę, potem po tym i potem się dodaje, prawda? I potem się dodaje. A potem twierdzenie Stokesa polega na tym, że ono jest spełnione, jak za chwilę zobaczymy, no na każdym z tych kawałków, czyli całka z takiej, a no właśnie, bo chcemy teraz udowodnić to twierdzenie Stokesa. Co to jest? Aha, jestem już tutaj. Dobrze. To twierdzenie Stokesa, to je udowodnimy dla każdego takiego kawałka, na którym mamy globalną parametryzację. No a następnie te brzegi wewnątrz się odejmą, bo znów ten brzeg jako brzeg tego kawałka wchodzi z jedną orientacją, a jako brzeg tego kawałka wchodzi z przeciwną orientacją. Więc te wszystkie wkłady od tych brzegów wewnętrznych się odejmą i rzeczywiście zostanie ten prawdziwy brzeg. Ale proszę Państwa, istnieje i to jest taka klasyczna metoda analizy tego twierdzenia Stokesa i oczywiście warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać, bo bardzo często tak postępujemy właśnie. Bardzo często tak postępujemy. Notabene to już w XIX wieku ludzie wymyślili, że taki podział na taki kubiczny to nie jest taki, prawda, ładny matematycznie, bo z matematycznego punktu widzenia to najprostszą bryłą to jest sympleks, prawda? W dwóch wymiarach to jest trójkąt.
w trzech wymiarach to jest czworościan. I dalej, i tak to jest najprostszy. I często taki podział to w literaturze matematycznej nazywa się triangulacją. Właśnie, że nie dzielimy na takie jakby kostki, tylko raczej dzielimy na takie trójkąty. No i chodzi o to, że tam. No i ta teoria triangulacji to była taka z punktu widzenia kombinatorycznego, z punktu widzenia algebry, to jest bardzo ważna teoria, to wszystko sygnalizuje. Natomiast dla geometrii to trzeba inaczej. No warto pamiętać o tych triangulacjach i tutaj tak samo wkłady, każda ścianka wewnętrzna występuje dwa razy. Jako brzeg tego, jako brzeg tego, ale występuje w tej sumie z przeciwnym znakiem, więc rzeczywiście ten wkład od ścianek wewnętrznych się kasuje i zostaje w tym wzorze tylko prawdziwy brzeg tego płata zewnętrzny, w cudzym słowie. Ale proszę Państwa, istnieje lepsza metoda technicznie i ja bardzo mi zależy, żeby Państwu tę metodę podać. Mianowicie, Państwo wiecie, że jak mamy takie otoczenie, to można tutaj wpisać taką funkcję, która powiedzmy w tym punkcie jest 1 i ma zwarty nośnik, to znaczy ona tutaj jest różna od zera, a już do brzegów tego obszaru jest równa 0. Prawda? To, o ile pamiętam, to na jednym z pierwszych ćwiczeń z panem Javierem robiliście i to nawet można zażądać, żeby ta funkcja była klasy C nieskończoność. Żeby była klasy C nieskończoność. Prawda? To się brało. W gruncie rzeczy problem jest jednowymiarowy. W jaki sposób połączyć funkcję stałą równą 0 z funkcją stałą równą 1? No to wiadomo, no jakoś tak połączyć. Ale chodzi o to, że istnieje nawet sposób połączenia taki, który będzie nieskończenie wiele razy różniczkowalny. No i potem właśnie biorąc taką funkcję od R-a, wziąć taki fałszywy promień, który jest pierwiastkiem z sumy kwadratów tutaj, takich współrzędnych, to nie jest żadna odległość, tylko to tak na współrzędnych, wziąć taką funkcję od R-a, to tutaj jest to 0, no to dostaniemy coś takiego. Więc proszę Państwa, ilekroć, czyli myśmy powiedzieli, że płat to wokół każdego punktu ma taką funkcję, która, no właśnie, jest równa 1 na tym punkcie i gdzieś dookoła, a poza tym wkrótce zanika i wszystko to jest w, czyli już jest 0 ta funkcja, prawda? Tutaj jest 1, no a tutaj gładko łączy się ta jedynka z zerem. No i teraz jeśli, no i istnieje, proszę Państwa, pokrycie takimi zbiorami, no dlatego, że jak mamy płat, to mamy, to wokół każdego punktu coś takiego istnieje, prawda? Wokół każdego punktu coś takiego istnieje, no i tutaj tak samo, prawda? Także ta funkcja będzie nie tylko na tym zbiorze, ale tak. Ale tutaj jest równa 1. No to proszę Państwa, och jej, i zapomniałem jednej rzeczy, ale mi wstyd, bo rozważamy płaty zwarte. To już powiedziałem na poprzednim wykładzie, no bo jak coś nie jest zwarte, no to jest całka niewłaściwa, trzeba przechodzić tam do granicy. Więc oczywiście
to przechodzenie do granicy to jest, że tak powiem, inny problem. No to wiadomo, można, zbieżność może być bezwzględna, może nie być bezwzględna, prawda? No i to są inne problemy. Natomiast podstawą to jest całkowanie po zbiorach zwartych. No to wtedy ta całka jest dobrze oznaczona. Jak w przyszłości w fizyce będziecie Państwo mieli do czynienia z całkowaniem form różniczkowych po niezwartych zbiorach, to będziecie rozumieli, że to chodzi o jakieś przejście do granicy, prawda? Więc tym się tutaj nie chcę zajmować. Innymi słowy, na razie zajmujemy się płatami zwartymi, płaty zwarte. No to proszę Państwa, jak to jest płat zwartych, to z takiego pokrycia można wybrać podpokrycie skończone, prawda? Można wybrać zbiór zwarty to jest taki, że z każdego jego pokrycia zbiorami otwartymi można wybrać podpokrycie skończone. To jest klasyczna definicja zwartości. No to wobec tego mamy w gruncie rzeczy skończoną liczbę takich rzeczy. No czyli mamy DK jest zawarte w sumie od i równego 1 aż do jakiejś dużej liczby, jaką by tu, no niech będzie n na przykład, o i. I w każdym z tych zbiorów jest taka funkcja, nazwijmy ją phi i, która wokół tego punktu jest równa 1. No ponieważ to jest skończona liczba, to weźmy ich sumę i równe 1 aż do n, no i to nazwijmy sobie phi i zdefiniujmy taki rozkład jedności, proszę Państwa. Napiszmy phi i równa się phi i dzielone przez phi. To się nazywa rozkład jedności wpisany w to pokrycie. Rozkład jedności. Na czym to polega? No polega to na tym, że suma tych wszystkich phi i równe 1 aż do n tych phi i jest oczywiście równa 1, prawda? Jest 1. To jest 1. A jednocześnie wokół każdego punktu jest, prawda, coś takiego. To znaczy nie, no po prostu to jest różne od zera, prawda? Jest większe od zera, dlatego że te wszystkie funkcje były większe od zera. I każdy punkt leżał w którymś z tych otoczeń. I teraz, proszę Państwa, ten taki rozkład jedności służy do tego podziału tortu. Ja mogę powiedzieć tak, jak my dzielimy tort? Ta cała triangulacja to polegała na tym, że my bierzemy taki gruby tort i my go dzielimy nożem tak na pionowo i mamy tutaj, prawda, taki kawałek, no i potem te brzegi. A można go podzielić inaczej. Mianowicie, jak mamy taką formę różniczkową AK, no to można ją pomnożyć przez jedynkę w tej postaci. No i ponieważ ta suma jest skończona, więc tu nie ma żadnych problemów, i równe 1 aż do n AK, alfa K razy właśnie ta funkcja phi i, która ma nośnik zwarty, zawarty w tym
zbiorze O, w którym jest globalna parametryzacja. Prawda? I o to coś, to nazwijmy sobie alfa i, już tam nie mówmy k, alfa i, prawda? Czyli to jest suma takich skończonej liczby takich form różniczkowych alfa i. To teraz tak, nie wiem, czy dobrze się wytłumaczyłem, co to jest za rysunek. Ten rysunek to jest ten rysunek, ale położony tak. My patrzymy z boku i tak tniemy. No bo jak tniemy jakoś tak, to tu utniemy, tu, tu, prawda? I teraz, a te wartości, te alfy, to są do góry, prawda? No właśnie. I otóż to cięcie tortu zastąpimy takim cięciem tortu, że prawda, wokół tego punktu no weźmiemy, o tak przytniemy, o tak ten tort przytniemy, prawda? A tutaj przytniemy tak i na przykład tak, prawda? I tak dalej, i tak dalej. O. Także ta alfa i to jest jak gdyby to znaczy coś takiego, co poza zbiorem O, na którym mamy globalną parametryzację, ta forma znika. Czyli innymi słowy, możemy po pierwsze po całym tym obszarze z tej formy alfa zamienia się na skończoną sumę alf. A każda z tych alf znika poza obszarem, na którym mamy globalną parametryzację. W związku z tym, no możemy zastosować ten nasz trik, bo mamy globalną parametryzację. Prawda? No i teraz właśnie dokonamy tego dowodu przy pomocy tego sprytniejszej metody dzielenia tortu. Nie dzielimy tak nożem w sposób, prawda, jak to powiedzieć, gwałtowny, drastyczny, tylko tak dzielimy bardzo tak, ojej, przepraszam, tylko dzielimy ten tort, no tak, żeby te kawałki były gładkie i po dodaniu się, no żeby dały tę prawdziwą grubość tortu, prawda? Dlatego, że w sumie, prawda? Czyli mamy tak. Problem przy pomocy tego gładkiego rozkładu jedności. Oczywiście, jak powiedziałem, że ten rozkład jedności może być dowolnie różniczkowalny, to po to, żeby się nie martwić klasą gładkości rozmaitości, dlatego że jak rozmaitość jest klasy C10, czyli 10 różniczkowań jest dopuszczalnych, a 11 już nie, no to jak ja w jednym układzie współrzędnych wymyślę te funkcje fi i ten rozkład jedności i wezmę klasy C nieskończoność, taki jaki sobie badaliście tam z panem Javierem na jednym z pierwszych ćwiczeń, no to już w innym układzie on nie będzie klasy C nieskończoność, bo przejście od jednego do drugiego układów współrzędnych nie jest klasy C nieskończoność, tylko C10, prawda? No ale biorąc taki rozkład C nieskończoność, więc tak, jest rozkład jedności, no i klasy, może on być klasy C nieskończoność. No i mamy w związku z tym, że to alfa k, to się równa suma skończona, podkreślam, skończona od 1 aż do n. No i na obszarze, na zbiorze zwartym by nie była skończona, no to wtedy by trzeba było kombinować,
czy tam odpowiednio coś jest zbieżne, czy nie. Ale na zbiorach zwartych to wszystko jest skończone. Takich alfa i, gdzie alfa i ma nośnik zwarty, zawarty w zbiorze OI, na którym istnieje globalna, oczywiście globalna na tym zbiorze parametryzacja. Tau 1 aż do tau k. No więc proszę Państwa, oczywiście jak tu jest skończona suma, to wszystko jest oczywiście liniowe względem skończonych sum. No i no to wystarczy, że udowodnię dla każdej z tych, prawda? Dla każdej z tych alf. No to weźmy sobie całkę po tym. Aha, właśnie, no teraz to jest. Ojejku, przepraszam bardzo, że tak skaczę, bo nie dokończyłem jednego wątku, a już przeszedłem do twierdzenia. Bardzo Państwa przepraszam, no ale czuję bardzo silne takie napięcie umysłowe związane z tym, żebym bardzo chciał Państwu dobrze jakoś uzmysłowić, na czym polega to twierdzenie to. No bo tutaj mamy k wymiarowe na k wymiarowym płacie i nie dokończyłem tego wątku. No po prostu definiujemy coś takiego, taką całkę, no jako sumę tych całek, prawda? Jako skończoną sumę tych całek, a każda z nich jest na obszarze o na którym jest globalna parametryzacja, w związku z tym nie ma problemów, prawda? No a teraz wracamy do mojego problemu twierdzenia Gaussa. No to teraz mamy nie k, no mógłbym sobie tutaj powiedzieć, zamiast k wziąć k plus 1 k, tutaj by było k minus 1, czy ja wiem. Może tak by było najłatwiej, to bym nie. A dobrze, może niech tak będzie. To oczywiście k jest dowolne, więc tutaj niech będzie płat k wymiarowy, a alfa niech będzie k minus 1 formą. To jest to samo, co brzeg już będzie k wymiarowy. K minus 1 wymiarowy i tutaj jest alfa. K minus 1. No i chcę, i teraz zamiast tego podstawiam tę sumę, prawda? Suma alfa i, skończona suma. Także tutaj ta suma wychodzi poza całkowanie, nie ma problemów, czyli udowodnię to wszystko dla każdej z tych alf oddzielnie. No dobrze. No więc weźmy sobie, czyli mamy całkować po tym płacie k wymiarowym różniczkę z tego alfa i. No ale proszę Państwa,
są dwie możliwości. Albo to jest ten przypadek, kiedy to otoczenie nie dotyka do brzegu, albo ten przypadek, który dotyka do brzegu, prawda? No to rozważmy pierwszą rzecz. Pierwszy przypadek. Gdy to odpowiednie OI, to znaczy ten obszar, który czym się charakteryzuje? No tym, że jest na nim globalna parametryzacja, że ta alfa ma nośnik zawarty w tym O, prawda? I nie dotyka do brzegu. Nie dotyka, czy tam jest rozłączny, nie dotyka do brzegu. No to proszę Państwa, jak ja to różniczkuję, pamiętamy, że alfa była jakąś tam k minus 1 form. Co to jest różniczka? No to musimy te współczynniki różniczkować, prawda? No i potem to całkujemy. No całkuje, ale to jest całka, całkujemy co? To d alfa będzie zawierało tylko pochodne, prawda? Bo w tym d alfa mamy, jak forma alfa i była postaci jakieś tam alfa, d to była k minus 1 forma, tak? Dx, przepraszam, do d tau 1 i tak dalej, d tau k, ale jednego musiało brakować, bo to jest k minus 1 forma. Więc tutaj jakiegoś j tego brakowało, prawda? Więc to była suma. Ach, jej, przepraszam Państwa bardzo, coś mi tutaj... Zapętliłem się, bo chciałem uprościć oznaczenia i widzę, że zamiast tego... No dlatego, że to alfa i to ma oznaczać, że to jest i ta forma. A tu jeszcze jest potrzebny wskaźnik j. Wiecie co? To ja może tutaj wyrzucę to alfa i, bo ja wiem już, że po prostu cała forma jest sumą skończoną takich właśnie form, które mają nośnik odpowiednio mały, prawda? No i dla każdej z nich będę dowodził tego twierdzenia. No więc, czyli innymi słowy, mam formę różniczkową k minus 1 wymiarową, której nośnik jest zawarty w zbiorze, który ma globalną parametryzację. I są dwa przypadki. Albo ten zbiór nie dotyka do brzegu, albo dotyka. To najpierw, gdy nie dotyka. No to alfa, no to jest suma po j, prawda? Alfa równa się suma po j. Tak tutaj na wszelki wypadek napisałem, no bo to jest sumowanie po tych, których brakuje, prawda? No bo na rozmaitości, na tym płacie k wymiarowym mamy globalne współrzędne od 1 do k, a k minus 1 forma, no to musi mieć k minus 1 tylko tych różniczek, no to jednej brakuje. No i to tej, której brakuje, nazwijmy. No to proszę Państwa, jej różniczka d alfa, no to po prostu będzie różniczkowanie d alfa j, no po czym? Po dx1, przepraszam. Po dx1 warto różniczkować? No nie warto, dlatego że już tu jest, przepraszam, po dt1 warto różniczkować? Nie warto, bo dostawimy dt1, no i będzie 0, bo dwa razy. Po dt2 nie. To po czym tylko warto różniczkować? No po tym j. D alfa
po D tau J, jedyny niezerowy ten, i tu będzie D tau numer J, no i tak dalej, i tak dalej. Tu akurat J tego nie ma, no to można to D tau J przesunąć na to miejsce, to jakiś tam minus jeden wyjdzie i tak dalej. Ale o co mi chodzi? Że to D alfa zawiera pochodne. To znaczy, że ja całkuję tutaj pochodne. A nie zapominajmy, że to alfa znika, prawda? Czyli jak na przykład jest pochodna po D tau 5, no czegoś, co tu jest 0, potem może nie jest 0, a potem znów jest 0, a całkujemy po czymś, co jest większe, bo nośnik tego jest zawarty w tym O, prawda, w którym jest globalna parametryzacja. To my naprawdę, to takie coś, to zawiera same całki tego rodzaju, prawda? To ile jest całka z takiej pochodnej? No całka z pochodnej to jest zawsze stwierdzenia Newtona, stwierdzenia podstawowego rachunku różniczkowego i całkowego, wartość górna minus wartość dolna, ale one obie są zero, bo to znika, czyli to jest zero. I po d alfa 5 po d tau 5 znika i d alfa 6 po d tau 6 i tak dalej, czyli to jest zero, prawda? Czyli to w tym przypadku jest zero, bo to jest całka z pochodnej funkcji, która na krańcach jest równa zero. To jak całkujemy pochodną, to jest wartość, to jest różnica tych krańcowych wartości, a one są zero. Czyli w tym przypadku, gdy O nie dotyka do DK, to ta całka w sposób trywialny jest zero. Widzicie Państwo? I to nie ma nic mądrego tutaj. To jest po prostu twierdzenie o podstawowe rachunku różniczkowego i całkowego. No dobrze, no to na deser nam zostało, tak. Pewnie powinienem, ale może jednak pójdę na łatwiznę i metodą ścierania, jak to myśmy się z naszych wykładowców naśmiewali, że dowód metodą ścierania. No dobrze, także nie będę przepisywał jeszcze raz tego samego, tylko teraz zrobimy przypadek taki, czyli drugi przypadek, gdy to O dotyka do brzegu DK. No a jak dotyka, no to wiemy, że ono w sposób bardzo szczególny dotyka, dlatego że brzeg, prawda, czyli to jest tak, że tutaj jest tau 1 równe 0 i to jest to nasze, to jest to DK, nie, K minus, tak, DK i to jest ten nasz brzeg, prawda, to jest ten nasz brzeg. No to proszę Państwa, no a tutaj pozostałe współrzędne, no a pochodna ciągle jest czymś takim, prawda? No dobrze, to na przykład musimy całkować, no to zobaczmy, jak to będzie, gdy będziemy alfa 2 różniczkowali po d tau 2. No to mamy całko, to całka jest wielowymiarowa, ale zostawmy sobie na deser całkowanie po tych pozostałych, a stałkujmy najpierw po d tau 2. No to proszę Państwa, gdzieś tutaj już ta funkcja alfa jest 0 i gdzieś tutaj jest 0. To jak będziemy całkowali tę pochodną d alfa 2 po d tau 2, to jak będę ją całkował po d tau 2, to już zniknie, prawda? Dlatego, że tu jest 0. Tu jest 0,
I tu gdzieś jest zero. No bo wiemy, że to wszystko jest w jakimś takim obszarze, w którym jest globalna parametryzacja, no i a nośnik jest zwarty, więc gdzieś tu jest zero i tu jest zero. No więc ten sam argument mówi, że nie, to jest zero. Nie ma. Potem jeszcze trzeba całkować po wszystkich innych, bo to jest całka wielokrotna. Po tau 1, po tau 3 i tak dalej. A już całkowanie po dt2 da 0, więc to jest 0. No tak samo po dt3 i tak dalej. To który tylko człon ma szansę dać niezerowy wkład? Ano dt1 po ta, d alfa 1 po d, d alfa 1 po d tau 1. D tau 1. No to jak to całkujemy, no to całkujemy po tau 1. Tutaj jest wektor d po d tau 1. No i my całkujemy gdzieś tutaj, prawda? Tutaj są te czeluście, na których funkcja jest już jest równa 0, no bo nośnik, tutaj gdzieś jest ten zbiór, na którym jest określona ta globalna parametryzacja, ale nasze funkcje mają nośnik zwarty, prawda? Więc one gdzieś tutaj są, a tu już 0. To jak całkujemy, to jest odtąd, gdzie jest 0, do brzegu. No to proszę Państwa, całka z tego to zostanie wartość górna, czyli dla tau równego 0, minus wartość ta gdzieś w tych czeluściach, ale tam jest 0. Czyli zostanie po prostu całka, zostanie wartość dla alfa 1 równe 0. Dla alfa 1 równe 0. Czyli na brzegu. Czyli na brzegu. A potem zostanie jeszcze całkowanie po pozostałych zmiennych, bo w sumie ta całka jest k-wymiarowa, prawda? Tylko ja sobie pozwoliłem skorzystać z twierdzenia o zamianie kolejności w całce, prawda? No a założenia tego twierdzenia są spełnione, bo to wszystko ma być gładkie, w związku z tym ja mogę w dowolnej kolejności całkować. To sobie najpierw całkowałem po d tau 1 i stąd mi wyszła wartość tego alfa 1, prawda, tego alfa 1 po w punkcie, gdzie tau 1 jest równe 0, czyli na brzegu, a potem muszę po pozostałych stałkować. No ależ proszę Państwa, to jest właśnie całka z tej samej funkcji, formy alfa, prawda? No bo jak to jest? Jak to tak zapiszemy, to znaczy, że alfa jest równe. Czyli alfa jest równe. Alfa 1, a tutaj jest d tau 2 aż do d tau k plus te pozostałe alfa 2 i tak dalej, i tak dalej. Ale te wszystkie zawierają tau 1. No to one, prawda, d tau 1, jak jest zawarte, jak forma ma d tau 1, to całkowanie jej po zbiorze, gdzie tau 1 jest równe 0, no daje 0, prawda? Dlatego, że tau 1 jest stałe na tym zbiorze, w związku z tym wartość tego na jakichkolwiek tam wektorach stycznych do tego brzegu jest równa 0. Czyli do tej całki te człony nie wchodzą, a wchodzi tylko ten człon. A z kolei tutaj udowodniliśmy, że w tej pochodnej te człony, które stąd pochodzą, też nie dają żadnego wkładu, bo to całkowanie jest od zera do zera i jedyny człon, który daje wkład, to jest ten człon i on właśnie da alfa 1 na tym brzegu,
no z tego całkowania dla tau równego 1, czyli na brzegu, razy detał 2 detał k. No to teraz jeszcze sobie przypomnijcie Państwo, że jeśli ta parametryzacja była zgodna z orientacją, to ta parametryzacja na brzegu jest zgodna z orientacją na brzegu. I w związku z tym pokazaliśmy, że to jest równe temu, bo to właśnie całce z tego. Kiedy to wykazaliśmy? Wtedy, kiedyśmy pokazywali, że całka z pochodnej jest równa różnicy tego, co jest różniczkowane na brzegach. I były dwie możliwości. Albo to było tak, i wtedy to było 0 minus 0, albo to było tak, i wtedy to była wartość na brzegu minus 0. Proszę Państwa, bardzo mi zależy, żebyście przetrawili sobie ten dowód, ponieważ twierdzenie Stokesa to jest nic innego jak twierdzenie o twierdzenie podstawowe rachunku różniczkowego i całkowego. No plus oczywiście cała nasza inteligentna wiedza o tym, że można tak podbierać inteligentnie te współrzędne, prawda? Żeby ta współrzędna tau 1 to była równa 0 na brzegu i tak dalej, i tak dalej. Uf. Bardzo się byłem taki podekscytowany tym, czy potrafię Państwu to dobrze wytłumaczyć. No mam nadzieję, że jakiś wstęp do zrozumienia Państwu dałem, że to twierdzenie Stokesa to nie jest żadna jakaś wielka rzecz, tylko to jest po prostu twierdzenie o podstawowe twierdzenie rachunku różniczkowego i całkowego. Bo zawsze w tym występują te pochodne, czyli całkowanie to jest zawsze całkowanie pochodnych. W związku z, a całka z pochodnej to jest różnica tych funkcji różniczkowanych na brzegu. I albo jest tak, to wtedy to jest 0 minus 0, jak on ma zwarty nośnik tu, albo jest tak, to wtedy wartość na brzegu minus 0, no i zostaje ta wartość na brzegu i to jest właśnie prawa strona. Bardzo się tym wszystkim... No dobrze, już dzisiaj więcej nie zrobię. Nie wykonałem swojego planu. No ale trudno, ale jeszcze może pozwólcie mi dwa słówka. No więc w szczególności na przykład całka z brzegu D, nie piszę ilowymiarowe, no tyle wymiarowe, żeby to miało sens, no to jest równa 0. Dlaczego? No bo brzeg brzegu jest 0 z alfa, no to stwierdzenia Stokesa to jest jeden brzeg przejdzie, można zamienić na różniczkowanie, czyli to jest całka po brzegu d alfa. No a teraz jeszcze raz twierdzenie Stokesa użyć, no to będzie całka po samym d, a tutaj d alfa. I widzicie Państwo, że to z kolei jest równe 0, bo różniczka zewnętrzna różniczki zewnętrznej jest równa 0, prawda? O, to jest 0. A to z kolei, prawda, więc różni matematycy różnie budowali całą tę ideologię dualności. Czasami się mówiło, to jest najważniejsze,
i z tego wynika, że b kwadrat jest równa 0. A można na odwrót, tej takiej kombinatorycznej, dlatego że jak już powiedziałem, to d tutaj ja tak geometrycznie Państwu, znaczy wybrałem do moich rozważań taką wersję geometryczną, gdzie to są obiekty gładkie i tak dalej, ale na przykład w XIX wieku te teorie tych triangulacji były bardzo istotne. To wszystko było związane z rodzącą się topologią i tak dalej, i tak dalej. Więc na przykład jako D rozważano takie sumy sympleksów. Na przykład trójwymiarowe sympleksy to są czworościany, albo na powierzchni dwuwymiarowej to są trójkąty. No i wiadomo, jak to tam jest. No i to nie jest taki banalny wynik, dlatego że te ścianki wewnętrzne muszą się, one istnieją, ale się muszą kasować, więc trzeba było jakoś całą tą filozofię do tego dopracować, tak żeby te ścianki wewnętrzne się kasowały, tak jak ja Państwu mówiłem, jakoś to zaksjomatyzować. No i często to traktowano jako punkt wyjścia i na mocy tego żądano, żeby to musiało być równe zeru. Oczywiście my nie jesteśmy tutaj czystymi matematykami, nie budujemy konstrukcji myślowych, tylko raczej staramy się wypracować język matematyczny służący do opisu zjawisk fizycznych, ale właśnie no, zwracam uwagę na ten dualizm. Zwracam uwagę na ten dualizm, który tutaj tak liznęliśmy w takiej wersji geometrycznej, bardzo gładkiej, ale on jest dużo poważniejszy, dlatego że można właśnie brać takie obiekty bardzo singularne, z dzióbkami niezwykle skomplikowanymi i tak dalej. I to wszystko nadal funkcjonuje. No to dziękuję Państwu.